Gościem ŁKS TV po meczu ŁKS Wisła Płock jest Jakub Wróbel. Kuba, dla Ciebie to pierwsze spotkanie oficjalne przed łódzką publicznością. Były nerwy, był stres? Nie, myślę, że byłem gotowy na ten debiut. Cierpliwie czekałem na to, kiedy trener da mi szansę. W każdym meczu trzeba być gotowym na to. Ja dzisiaj również byłem gotowy na to, żeby zadebiutować i na pewno cieszę się z tego, że dostałem pierwsze minuty od trenera. Dla Ciebie to 13 występ w Ekstraklasie, patrząc od początku, to ta 13 oceniana w kategoriach szczęśliwej czy nieszczęśliwej, patrząc po tym, jak to się wszystko ułożyło dzisiaj? Czy chciałoby się, żeby to był debiut w wygranym meczu, no bo nie ukrywam, że tego jako ŁKS potrzebujemy najbardziej wygranej w każdym meczu, trzech punktów, no dzisiaj zremisowaliśmy, no, szanujemy ten punkt, chociaż tak jak powiedziałem, że te trzy punkty sprawiłyby nam ogrom radości. Duża odpowiedzialność siedzi w głowie, kiedy wchodzisz na te ostatnie minuty z zadaniem odwrócenia wyniku w meczu, kiedy widzisz, że koledzy się starają, ale gdzieś tam tej kropki na D brakuje? Już nie rozpatrywałem tego w takich kategoriach. Chcę się wejść na boisko, żeby pomóc zespołowi to i zrobić jak najwięcej. Wiadomo, że wchodzi się na boisko, też się dostaje pewne zadania od trenera, jakieś wytyczne i do tego też trzeba się zastosować. Nie da się wejść na boisko i biegać po całym boisku, chociaż tak by się chciało. Chciałem po prostu wejść dzisiaj gdzieś tam z przodu, odciążyć trochę w walce Samuela ze stoperami, gdzieś zrobić jakiś ruch z przodu. No i przede wszystkim, jeżeli miałbym tą sytuację, to chciałem zdobyć bramkę. No dzisiaj niestety nie doszedłem do sytuacji, chociaż tą końcówkę naprawdę stwarzaliśmy dużo sytuacji w bocznych sektorach. Szkoda, że nie udało się to dokończyć dobrą wrzutką i wykończeniem. Wisła czymś dzisiaj Was zaskoczyła na boisku? Czy spodziewaliśmy się, że będzie to ciężki mecz? Wiemy, jakim przeciwnikiem jest Wisła Płock. Grają dużo bokami, na to trener na pewno uczulał i byliśmy na to gotowi, ale to my też byliśmy przygotowani na ten mecz po swojemu. Też mieliśmy pewien plan do zrealizowania. No, staraliśmy się wypełniać te założenia. No, szkoda tylko, że wynik jest taki, jaki jest. Już w piątek tutaj kolejne spotkanie o ligowe punkty, rywalem Pogoń Szczecin. W Waszym odczuciu to będzie jeszcze trudniejszy mecz? Nie wiem. Tabela sugeruje, że każdy mecz z każdym przeciwnikiem będzie ciężki, bo każdy jest przed nami, więc nie ma co rozpatrywać to w takich kategoriach. My będziemy się przygotowywać, ciężko pracować, tak jak pracowaliśmy w okresie przygotowawczym na to, żeby teraz być gotowym w tej rundzie, tak będziemy skupiać się na każdym następnym meczu i miejmy nadzieję, że w tym meczu w piątek przed własną publicznością damy kibicom radość i wygramy ten mecz. I być może zacznie się dla nas lepszy okres, może więcej szczęścia nam też dopisze i zaczniemy seryjnie zdobywać punkty. Nie ma ryzyka, że po tym bezbramkowym remisie trochę zejdzie z Was powietrze? No nie ma nawet jak zejść, bo musimy naprawdę w każdym meczu podnosić maksa strawy, zabierać trzy punkty w każdym meczu, czy to będzie wyjazd, czy u siebie, czy przeciwnik będzie na trzecim, czy na szóstym, czy dziesiątym miejscu. My musimy naprawdę walczyć w każdym meczu i nie patrzeć, z kim gramy. Pierwszy raz miałeś okazję dzisiaj przekonać się, co potrafi łódzka publiczność, która w komplecie stawiła się przy Alei Unii 2. Jak Ci się to podobało? Nie ukrywam, że jak się rozgrzewałem w drugiej połowie, to przyglądałem się, jak to wygląda. Jest to na pewno kapitalna rzecz, że tyle kibiców przychodzi tutaj na stadion dopingować ŁKS, mimo że sytuacja jest jaka jest i słychać to w głosach kibiców, że naprawdę wierzą i miejmy nadzieję, że kibice będą z nami do samego końca i będą nas wspierać. Liczycie, że ze wsparciem trybun w piątek uda się w końcu rozpocząć tą zwycięską serię, na którą tutaj wszyscy tak wspólnie czekamy? Miejmy nadzieję, że tak będzie i na pewno doping kibiców i liczne przyjście na ten mecz tylko może nam pomagać w tym, żeby walczyć i wyrwać trzy punkty. Gościem ŁKS TV był Jakub Wróbel, napastnik łódzkiego klubu sportowego.